Męczysz się z opisami na Allegro? Zobacz, jak za pomocą AI możesz tworzyć je 10 razy szybciej i zwiększyć swoją sprzedaż. W tym filmie pokażę Ci 3 pomysły na to, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia opisów, tytułów i mieszać style, aby zwiększyć sprzedaż na platformach w stylu Allegro. Pamiętaj proszę, że Allegro to tylko przykład i te sposoby zadziałają równie dobrze w przypadku Early, Areny, OLX czy Twojego własnego sklepu internetowego. W pierwszym kroku otwórz ChatGPT lub inny ulubiony, może być to na przykład Claude AI czy Copilot od Microsoftu. Wpisz tutaj polecenie, które może wyglądać na przykład tak. Wciel się w rolę profesjonalnego copywritera z 15-letnim doświadczeniem. Przygotuj dla mnie ciekawy i oryginalny opis produktu ze zdjęcia. No i oczywiście tutaj musimy załączyć zdjęcie. Ja wrzucam tutaj fotkę pierwszej rzeczy, której zrobiłem zdjęcie, czyli mojego zegarka. Totalnie dla testu. I dajemy Enter. Oczywiście, jeśli chcesz mieć lepsze wyniki, to możesz tutaj opisać, z czego jest wykonany ten zegarek, jaki on jest firmy i inne tego typu detale. Tutaj jednak na samym początku chcę Ci pokazać możliwości AI, jak to będzie wyglądało, kiedy on wykrywa właśnie te detale ze zdjęcia. Super. I na początku widzimy zaproponowany tytuł, czyli Timex Classic Elegancja w prostocie. Myślę, że jest to jak najbardziej poprawne, ponieważ ten zegarek można uznać za elegancki, można uznać za prosty, no i również zgadza się firma Timex. No i mamy tutaj opis, który jest generalnie bardzo krótki, nie jest pisany w żadnym specjalnym stylu i tak dalej, no ale to ze względu na to, że nie daliśmy tutaj żadnego promptu, a krótki jest ze względu na to, że moja dostosowana instrukcja, czyli custom instructions, jest, aby zawsze dawał maksymalnie krótkie odpowiedzi. Jeśli chcesz wiedzieć właśnie, jak wykorzystywać custom instructions, aby ChatGPT zawsze zachowywał się w jakiś sposób, to zobacz moją bezpłatną lekcję z kursu Okiełznaj AI, link znajdziesz oczywiście w opisie. Ok, rozgrzewka za nami, przejdźmy do czegoś bardziej zaawansowanego, tak aby nasz opis bardziej wyróżniał się na tle konkurencji. Polecenie może wyglądać na przykład tak. Wyobraź sobie, że chcesz kupić ten przedmiot. Jesteś nim zainteresowany, zadaj mi 10 pytań, na które chcesz poznać odpowiedź przed zakupem. Oczywiście możesz to polecenie bardziej dostosować, aby zmienić ten przedmiot właśnie na przykład na zegarek. I dajmy Enter. Ekstra sztuczna inteligencja w postaci czatu GPT przygotowała dla nas serię pytań, na które potencjalny klient jak najbardziej chciałby uzyskać odpowiedź przed zakupem takiego zegarka. A na liście mamy tu m.in. o to, czy łatwo jest wymienić baterię, czy jest podświetlany, z czego wykonany jest właściwie zegarek, jakie są właściwości paska, jakie są jego wymiary i tego typu rzeczy. Pozornie może Ci się wydawać to banalne, jednak bardzo łatwo pominąć chociażby jeden z tych punktów, a tak mamy obszerną listę. Oczywiście, jeśli uznasz, że jest to za mało, to możesz poprosić o kolejne 10 bardziej szczegółowych pytań. I wtedy podejrzewam, że mogą się pojawić pytania w stylu, czy ten zegarek pasuje do garnituru, albo na jaką okazję najlepiej go założyć. Teraz oczywiście masz dwie możliwości. Pierwsza z nich to poprosić ChatGPT, aby odpowiedział na zadane przez siebie pytania. Natomiast druga opcja to Ty odpowiedz na te pytania, a ChatGPT później uwzględni je w opisie. Osobiście uważam, że druga opcja jest znacznie bezpieczniejsza, a sztuczna inteligencja już i tak wykonała dużą część pracy za Ciebie. I trzeci pomysł na wykorzystanie AI do sprzedaży na Allegro to testowanie różnych opisów i tytułów. Zazwyczaj w marketingu warto testować różne rozwiązania. W przypadku naszego zegarka mogłoby to być na przykład zegarek do garnituru, elegancki zegarek lub zegarek z brązowym paskiem. Skupiając się na nieco innych wartościach, komunikując się w nieco innym stylu, na przykład bardziej profesjonalnym albo bardziej naturalnym, casualowym, swobodnym, możemy dotrzeć do innych klientów. Dlatego warto sprawdzić, kiedy zyskamy najlepszą sprzedaż. A może będziemy mogli sprzedawać zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. Oczywiście, zanim przejdziesz do takiego testowania, przeczytaj koniecznie cały regulamin danej platformy, ponieważ częstą praktyką jest zakaz duplikowania tego samego produktu. Jak można to ugryźć lub podejść z innej strony, nie będę tutaj omawiał, bo na pewno są kanały, w których znajdziesz tego typu informacje. Przejdźmy teraz do działania, które pomoże nam zwiększyć sprzedaż za pomocą AI. Ja poprosiłem tutaj czat o wygenerowanie odpowiedzi na zadane wcześniej pytania, ponieważ tutaj w tym testowym przykładzie nie ma to znaczenia, czy będą one zgodne z prawdą, czy nie. Chcę Ci tylko pokazać mechanizm, jak to działa. Polecenie może wyglądać w ten sposób. Przygotuj teraz dla mnie 5 chwytliwych tytułów na platformę sprzedażową. Ważne, aby tytuły zawierały potencjalnie wyszukiwaną frazę kluczową. Ok, z tych 5 myślę, że te 2 są bardzo chwytliwe i można byłoby je użyć w naszych testach sprzedażowych. Teraz poprośmy o przygotowanie opisu. Jednak nie będzie to zwykły opis, ponieważ w pierwszym teście poprosimy o stworzenie rozbudowanego opisu w stylu profesjonalnym. Teraz stwórz profesjonalny, obszerny opis na minimum 200 słów w tonie profesjonalnym. Gdybyśmy jeszcze uwzględnili powyższe odpowiedzi. No i wysyłamy.
teraz czekamy na odpowiedź, aż sztuczna inteligencja stworzy dla nas profesjonalny, rozbudowany opis naszego produktu. Tutaj jeszcze dorzucę Ci dwie bonusowe ciekawostki, które pomogą Ci zwiększyć sprzedaż także na takich platformach. Po pierwsze, wyszukiwanie słów kluczowych. Tutaj możesz się posłużyć narzędziami takimi jak na przykład Ahrefs czy Semrush Zenuto. Druga praktyczna, przydatna ciekawostka to możesz wykorzystać tutaj Canvas w czacie GPT, aby łatwo edytować wybrane elementy w opisie. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to Canva w czat GPT i jak z niej korzystać, to tu będzie gdzieś link do mojego poprzedniego filmu na ten temat. Teraz poprosimy jeszcze o stworzenie dwóch krótszych opisów, ale w różnych stylach, tak aby się dopasować do różnych typów klientów, o których wcześniej wspomniałem. Polecenie może wyglądać na przykład tak. Teraz skróć ten opis o połowę, zachowując profesjonalny styl tom opisu. Oprócz tego stwórz jego drugą wersję, która będzie napisana w stylu casualowym, swobodnym, bezpośrednim. Wysyłamy. Tutaj podpowiem, że długie opisy treści lepiej generować jednym poleceniem. Natomiast kiedy, tak jak tutaj, mieliśmy stworzyć coś bardzo krótkiego, możemy to stworzyć w jednym poleceniu, aby stworzył jeden i drugi opis w jednym wyniku. I nasze opisy są gotowe. Mamy tutaj wersję profesjonalną, która widać, że jest zdecydowanie skrócona, a niżej, fajnie rozdzielona, jest tutaj wersja casualowa, czyli bardziej swobodna, bezpośrednia. Oczywiście dalej możemy prosić sztuczną inteligencję, aby dodała ciekawe nagłówki, aby odpowiednio sformatowała tekst, zależnie czy platforma to umożliwia, albo zasugerowała nam także, jakie obrazy powinny się znaleźć w takim produkcie, aby zyskał on jak największą popularność i sprzedaż. Do tego filmu zainspirował mnie jeden z moich kursantów praktycznego kursu o sztucznej inteligencji okiecznej AI. Jeśli Ty masz jakiekolwiek pytania związane ze sztuczną inteligencją, to śmiało zadaj je w komentarzu, a może również Tobie w ten sposób pomogę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Aha, i pamiętaj, jeśli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, bo bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału. Dzięki! We'll be right back.